Cześć, witajcie, Paulina Koziejowska. Zaczynamy program Między Gwiazdami Ekstra. Dzisiaj moim gościem jest Michał Wiśniewski. Tak, a ja na ziemi jestem. Nie między gwiazdami w życiu. Ty nie jesteś między gwiazdami, bo ty jesteś gwiazdą, a ja jestem między gwiazdami. Ostatnio spotkałam się tutaj z Robertem Janowskim. Ale to też nie gwiazda. Na tej sofie obok. Nie, to nie gwiazda. My jesteśmy właśnie przyziemne ludziki. Ty i Robert? Tak. Dobra, pogadam z Robertem, bo nie pytałam go, czy on się czuje gwiazdą, czy nie, więc mów za siebie. Ja nie. Słuchaj, spotykamy się tutaj na planie programu Twoja twarz brzmi znajomo, ale o programie za chwilę, bo najpierw chciałam powiedzieć o książce, którą przeczytałam, wyobraź sobie, 476 stron. Rozumiem, że przy okazji, czy specjalnie? Nie, specjalnie. Chciałaś być przygotowana? Nie, wiesz co, byłam nad morzem i stwierdziłam, że to będzie fajny pomysł, żeby sobie powspominać, ponieważ nad morzem byłam na Twoich koncertach, jeden w Łowie, drugi w Koło Brzegu. Pańko, co sądzisz o tej książce? Myślałam, że zapytasz, co sądzę o twoich koncertach, to było tak. Ale pamiętam, że bawiłam się wyśmienicie. Okej. Okay. Przypomniało mi się właśnie lata młodości, jak czytałam tę książkę. Przypomniało mi się ten szał na ich troje. I właśnie pierwsze moje pytanie, że wy byliście takimi Beatlesami chyba troszeczkę, bo taka Beatlemania wręcz była. Jak udało wam się osiągnąć? I tak, bo ja mam wrażenie, że takiego zespołu nie było i nie będzie i nie ma. Nie ma chyba recepty na sukces. Sukces był przy okazji, to był taki dodatek, który się zdarzył i to jest oczywiście fajne, ale rozmawiałem dzisiaj z Patrykiem Cebulskim, który jest początkującym aktorem po szkole i teraz praktycznie no ma jakieś tam produkcje, ale wszystko jest przed nim i teraz czy jest recepta? No nie ma recepty, mówię Patryk, bądź sobą, rób to co kochasz. Jeżeli wypali, to super, można sobie przez pracowitość oczywiście odrobinę pomóc, ale myślę, że jakby była recepta na sukces, to byśmy ją non-stop stosowali. No tak, tylko wiesz, chodzi mi o to, że sukces wiele osób podnosi, wiele osób ma ten sukces, jeżeli chodzi o scenę muzyczną, ale tak starałam się przypomnieć taki zespół, gdzie te fanki naprawdę piszczą, krzyczą, płaczą wręcz, no bo coś takiego się działo na twoich koncertach. Jestem tego żywym dowodem, że tak właśnie wyglądały pokoje dziewczyn, no poprojane waszymi plakatami. My przenieśliśmy chyba troszeczkę teatru na scenę. Mieliśmy zespół taneczny, w związku z czym to było na polskiej scenie nowe. Wszystko było nowe, to nie były wyważone już dawno drzwi na zachodzie, no bo wiadomo, że tamte duże produkcje zawsze jakby były odrobinę bogatsze, odrobinę fajniejsze. Co nie znaczy, że przeboje w Polsce nie było zespołów, które sprzedawały miliony płyt, bo sprzedawały. To się wprawdzie wtedy nie liczyło, więc nadal widniemy w Zeixie jako pierwsze, drugie i dziewiąte miejsce. Ale to nie zmienia sytuację, że na pewno Lady Punk czy Manam, oni mieli limitowane w ogóle nakłady tych płyt, więc nie wiadomo ile milionów oni by sprzedali w swoich najlepszych czasach. Czy Perfect? No, teraz mógłbym długo wymieniać. Co jest wyznacznikiem sukcesu? Czy to, że słuchają cię tłumy, czy to, że... Ludzie. Mają dobre zdanie na temat danego zespołu? Z dobrego zdania nie da się wyżyć, ani utrzymać rodziny. Myślę, że sukces to jest to, co jest w sloganie pod tytułem sława i pieniądze. Pieniądze szczęście nie dają, ale wszystko bez pieniędzy to wiesz co. Więc generalnie pieniądze dają wolność. Tą taką, żeby się nie zamartwiać o pewne rzeczy. One oczywiście prowadzą bardzo często też do upadku, bo nagle spadające pieniądze z nieba, tak jak w przypadku wygranych z Totolotka, bardzo często są szybko tracone. W związku z czym to jest to niebezpieczeństwo. No ale z drugiej strony dają wolność, która powoduje, że ten, powiedzmy, twój widz tego oczekuje, że on kupuje płytę, no wie, że nie kupiła jedna osoba, tylko jak stajesz się popularny, no to kupuje ich więcej. W związku z czym oczekuję od ciebie, że twój status też będzie się w pewien sposób zmieniał. Ja tego nie nazywam gwiazdą, ale wiem o co chodzi. Osoby powszechnie znane. Nienawidzę dwóch słów. Gwiazda i celebryta. Bo gwiazdy są na niebie, a celebryci to są ci, którzy są znani tylko z tego, że chodzą po ściankach. A jeżeli ktoś jest sportowcem, to już nie jest celebrytą, bo jest sportowcem. Jeżeli ktoś jest wokalistą, to jest wokalistą. Wiesz, o czym mówię, tak? Wiesz, ale tak się zastanawiam właśnie o tym, no bo byliście też synonimą obciachu dla wielu w tamtych czasach. Tak. Ale z drugiej strony, no tak jak zaczęłam naszą rozmowę, no osiągnęliście niebywały sukces, po prostu niebywały. I z sukcesem się nie dyskutuje.
No i właśnie, jak to jest, bo też można powiedzieć, załóżmy 365 dni film, prawda, który teraz jest na Netflixie, osiągnął ogromny sukces w 60 krajach, numer jeden na Netflixie, a krytycy filmowi bardzo niepochlebnie się na temat tego filmu wypowiadają. I tak sobie myślę, nie wiem, no może to jest taki zespół ich troje właśnie te 365 dni, bo to jest sukces, bo ludzie oglądają to, chcą to oglądać. Może, tylko ja ci powiem tak, że troszeczkę inaczej jest z muzyką, bo tutaj wszystko chodzi o to, że piosenka jest, znaczy przepraszam, film jest o seksie. Jest o bardzo bezpośrednim, jest konkretnie zadany temat. Druga część weszła właśnie na ekrany. Już trzecia. A trzecia, tak? To przepraszam, no, nie obejrzałem ani jednej, ale nie dlatego, bo sam wiem, że znam swoje możliwości, nie muszę oglądać. Natomiast ja rozumiem, że to jest pewnego rodzaju odskocznia i rozrywka. Blankę po jej kultowych filmikach w internecie uwielbiam za jej bezpośredniość, komunikat otwarty. To jest fajne. To dlaczego ja mam dewaluować wyborców innej opcji? Mamy demokrację. Demokracja jest takim najgorszym systemem z możliwych, bo mniejszość rządzi większością. Ale z drugiej strony ci narzekający nie potrafią się zmobilizować, żeby to zmienić. Czyli sami są sobie winni. I generalnie mamy, podobnie jest w muzyce, czy teraz ty wspomniałaś o filmie, no ale podobnie jest w muzyce. Przecież mamy, nikt nie każe ludziom słuchać zespołu Ich Troje, Radka Liszewskiego z zespołem Weekend, Zenka Martyniuka czy Guns N' Roses. Jedni będą z przyjemnością, teraz była taka afera z Sanach, że zrobiła bilety po 400 zł. Tak. I słusznie. Przepraszam. Chcąc oferować pewnego rodzaju jakość na scenie, to się za darmo nie bierze. Ja mam bardzo często takie wrażenie. Oczywiście moja publiczność się ze mną wychowała, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Ale mam czasami takie wrażenie, że ludziom się wydaje, że zapłacą 60 zł za bilet i powinieneś najlepiej się z nimi przespać na żądanie. Nie. Moja publiczność mnie na przykład szanuje i wie, czego może ode mnie oczekiwać i to, mam nadzieję, dostaje. Jeżeli Sanach chciała zrobić dużą produkcję, czy ona, czy raczej jej management, dużą produkcję, żeby dowartościować jej dotychczasowe osiągnięcia. Przecież to nie jest pani z dupy. To jest muzyk. Wykształcony muzyk, jeszcze który osiągnął sukces. To naprawdę jest ich niewielu. I jeżeli ona ma ochotę zagrać z orkiestrą, zaprosić gości, nie jechać po koncercie, nie zabijać się w busie, tylko przenocować, to wszystko trzeba zapłacić. Więc albo mamy ochotę wziąć udział w takim wydarzeniu, albo nie mamy ochoty. Ale przestańmy narzekać, błagam. Ja nie narzekam, że miałem swoje 5 minut i już ich nie ma. Piszesz tutaj też o kwestiach prywatnych, piszesz o upadku swoim, piszesz, że udało się... Ale w kontekście zespołu, tam nie masz żadnych emocji, nie masz żadnych liczb, nie masz żadnych, nie masz żadnych nazwisk, ja nikogo tam nie obwiniam. Ale mimo wszystko jesteś bohaterem, bo ogłosiłeś upadłość konsumencką, o czym piszesz w książce i podniosłeś się. Jesteś bohaterem dla tych ludzi, którzy być może muszą teraz taką upadłość ogłosić. Wielu to czeka. Wielu to czeka. Ja to zrobiłem też o wiele za późno. Ja przecież do dzisiaj tak naprawdę spłacam, bo upadłość mam ogłoszoną, ale plan spłaty trwa jeszcze kilka lat. W związku z czym to nie jest tak, że komuś się wydaje, że... Ja bardzo często się z tym spotykam teraz, że no bankrut. I oczekują ode mnie, że ja będę chodził w worku po ziemniakach. No co za głupota. Upadłość jest szansą na drugie życie. Wielu ci tych, co się ze mnie naśmiewało, że się przyznałem do tego, że... bo to nie jest tak, że wyszło. Ja o tym powiedziałem pierwszy. To chcę powiedzieć, że to jest tylko to, generalnie o takich rzeczach warto mówić, że to każdego może spotkać. Ja myślę, że teraz idą bardzo trudne czasy. I ci, co się z tego naśmiewali, będą musieli się z tą myślą przeprosić.
że każdego może to spotkać. Oby ich nigdy nie spotkało, ja im tego nie życzę. Jak zaczynałeś, to było 27 lat temu, bo w ogóle właśnie dlaczego wy świętujecie teraz 25-lecie zespołu, jak 27 lat, bo policzyłam, że minęło. No bo pandemia. A, okej, okay, czyli jesteście 2 lata w plecy. Mieliśmy zaplanowane, tak, mieliśmy zaplanowane to lecie już odrobinę wcześniej i stwierdziliśmy, że to będzie bardzo głupio wyglądało, jak zrobimy nagle 7 i będziemy świętować okrągły 27 jubileusz zespołu. No dobra, czyli 25 lat temu, 27 lat temu, to ty miałeś 23 lata. No tak jak ci powiedziałam, te moje koleżanki, które miały wtedy około 10 lat, miały to obwieszone swoje pokoje tymi plakatami Wiśniewskiego i chciały być twoją żoną. I dostawałeś wtedy takie, że zostałeś? Jak spotykam, jak wspominają o tym czasami i przychodzą i wspominają, to dla mnie dzisiaj jest też śmieszne, ale mówię, to zobaczcie, jakie macie szczęście, że was to nie spotkało. Ale słuchaj, no, zawsze jeszcze 6, 7, 8, 9, 10 numerki czekają. Nie, mam nadzieję, że nie. No, gdybyśmy tak w ten sposób podchodzili, nie, w życiu nie. Ja byłem przekonany, że moja pierwsza żona będzie moją ostatnią. No ale właśnie chyba o to chodzi, żebyśmy w ten sposób patrzyli na życie. No, a Pola słuchała ich troje? Bo Pola nie słuchała ich troje. Jest ciebie 13 lat młodsze, tak? 13 lat. Pola nie słuchała ich troje, znaczy nie ominęło ją to, ona wiedziała, kim jestem, tylko znaczy kim jest Michał Wiśniewski, może tak powiem głupio, bo jak się poznaliśmy, no to generalnie dopiero po poznaniu się okazało, kim jestem tak naprawdę, więc ale starałem się. A właśnie, bo wy się przez Tindera poznaliście. Tak, i teraz tak. Się zastanawiam, jak taki facet jak ty mógłby się pojawić na Tinder, że miałeś swoje zdjęcie tam? Tak, tylko że robione przez Wojtka Bąkiewicza czarno-białe zdjęcie. I nie poznawały cię te kobiety, że to jesteś ty? No, wiesz co, właśnie to był ten problem tej sesji tak naprawdę, że to była świetna sesja, bo pokazywała mnie jako mnie. Mhm. Czyli nie faceta z czerwonymi włosami, tylko takiego Michała w czarnych włosach sprzed lat, no troszeczkę inną fryzurą, ale sprzed lat. I wszyscy, pamiętam przy tej przemianie, mówili, o, zajebiście wyglądasz, ale nikt nie wiedział, kto to jest. Trochę wyglądałem tam jak model, zupełnie niepotrzebnie, więc... Tak, te czerwone włosy tak... Po prostu... Ja się śmieję, bo się śmieję z tego, ani za mnie żaden model, ani czarnowłosy typ. Ale wiesz co, trochę mnie ten show biznes nasz martwi, bo mam wrażenie, że te osoby teraz się pojawiają tak na chwilę tylko i znikają. No ty jesteś już, tak jak uzgodniliśmy, od 1988 roku na scenie, od 25-7 lat, jako zespół Ich Troje, jako Michał Wiśniewski. A jak ty odbierasz ten show biznes nasz teraz? No bo załóżmy, jest kilka osób, które są cały czas, no nie wiem, Małgosia Rosa. Show biznes. Jest, mam wrażenie, że ona będzie, że to jest taka, można ją lubić lub nie, ale jest jakaś. Nie ma takiej kariery, ja sobie przynajmniej nie przypominam, żeby nie była sinusoidalna. Więc generalnie, jeżeli komuś się wydaje, że można zostać na topie całe życie, jest w błędzie. Nie można. Nie. Każdy będzie wiedział z mojego pokolenia, kim jest Michał Wiśniewski. Michał Wiśniewski nie musi być cały czas na topie. Ja będę całe życie wiedział, kim jest Janek Borysewicz, kim jest Janusz Panasewicz, ja będę wiedział, kim była Kora, ja będę zawsze wiedział, kim jest Grzegorz Markowski, Zbyszek Hołdys. I wymieniać by jeszcze długo. Ja was zachęcam, żebyście zapoznali się z tą książką, nawet jeżeli ktoś nie słuchał Ich Troje, bo to nie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie o Ich Troje. Trochę o ludziach. Ja myślę, że później... Tak, to jest... Ta książka też trochę uczy pokory. Bo pokazuje, że nic nie trwa wiecznie. Aczkolwiek zespół Ich Troje wydał nową, naprawdę bardzo dobrą płytę. I też Państwa zachęcam do tego. Jest za darmo na YouTubie, więc żeby nie było, że zachęcam Was do zakupu jakiejś płyty, bo te czasy też dawno minęły. Ale ja zachęcam Was, żebyście wydali 4 zł na tę książkę. Naprawdę warto. Dobrze. No to ona. Tak. Ale bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się, kochana. Bez całowania, żeby od Maciejka nie dostać w ryj. Nie, no ja też nie chciałabym z Polą zadrzeć. Jeszcze nie znam, co prawda, Poli. Ty się z Maciejem znasz. Tak. Tak? No to będziesz miała okazję. No dobra, no to w takim razie bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję Tobie. To był program Między Gwiazdami Ekstra, Paulina Koziejowska. Naszym gościem był Michał Wiśniewski. Dziękuję bardzo.